Toruńskie świątynie omawiamy dzisiaj, proszę Państwa, z tym, że patrzymy się na cerkiew na Placu Saskim tutaj stała. Patrzymy się na cerkiew. No bo wiecie Państwo, tych świątyń w Toruniu jest nowa, ale tutaj w Warszawie rzymsko-łacińskich, katolickich jest bardzo dużo. Szkoda tylko, że dynamitem ta cerkiew właśnie była rozsadzona pomiędzy wojnami. No to Jezus powiedział: pozwólcie młodym przyjść do mnie, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, bo ludzie niektórzy myślą, że jak będą się tak uczyć, to się czegoś nauczą. Została przeprowadzona po raz pierwszy w Polsce. Pacjentką była m.in. Ola Błaszczyk, która w śpiączce znajduje się od 16 lat. Jest nadzieja dla śpiącej Oli. Polecam artykuł Katarzyny Wojnarowskiej. Rodzina najwspanialsze zadanie życia i bardzo wymagające. Małżonkowie, rodzice muszą być jednocześnie świetnymi menadżerami, mediatorami, pielęgniarzami i nauczycielami. Świat stawia coraz więcej przed nimi wymagań. Jak się w tym wszystkim nie zagubić? Jak nie zmarnować tego, co najważniejsze? Jak i co wybierać? Na niełatwe pytania naszych czytelników odpowiada Jacek Kulikowski, znany i ceniony doradca rodzinny. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z najnowszego